Sprawy sądowe muszą też być. Ale żeby kogoś zabić, to trzeba i umieć. Agnieszka Milewska, Polskie Radio. Mówię sobie, że zmarł jeden z morskich pływów w czerwcu 2015 roku od ciosu zadanego w głowę. Nieprzytomnego dziennikarza znaleziono w łazience, do której wcześniej wszedł w towarzystwie Bartosza N. Po tym zdarzeniu oskarżony ukrywał się przez 8 miesięcy, potem sam zgłosił się do prokuratury. Łukaszowi Maszakowi, który był dziennikarzem... Także wszystko wszystkim, ale nie podoba mi się, jak oni te obliczają procenty. Kto jest za zamachem smoleńskim, kto jest przeciwko, bo to od razu widać, że kręcą. To rodzaj manipulacji. To oni tego nie widzą, tego się musieli uczyć. Tego nie widzą. Ale podaje procenty, no i co człowiek ma z tymi procentami zrobić? Że niby się pojawił się on określić. Koszt takiego przelotu dla pana Cicha wraz z rodziną na miasteczku Bieszczadów miał strasznie duże. To jest taki pan Cicha, ale wychodzi o to ściemnianie cały czas. Jakiś kwiaty przez gminę Kraków, naprawdę nie jestem taki ogromne pieniądze. My też są bardzo dobrze przyjęte. Podziękujemy mu, a jednocześnie dążymy do tego, żeby zmniejszyć napięcia narodowościowe zarówno w Polsce, jak i w Wielkiej Brytanii. No i o której ty przylepiesz? Policji wynika, że główną motywacją sprawców napadu nie jest narodowość Polaka, lecz najprawdopodobniej inne wydarzenia z przeszłości. Policja sprawdza jednak, czy w trakcie incydentu nie doszło do rasistowskich zachowań. Informacje gospodarcze. Dominik Koleński, zapraszam. Przebywający w Waszyngtonie wicepremier Mateusz Morawiecki wyraził przekonanie, że nadal istnieją szanse na wynegocjowanie porozumienia handlowego Unia Europejska - Stany Zjednoczone. Wicepremier spotkał się w Białym Domu z doradcą prezydenta Donalda Trumpa do spraw międzynarodowej polityki gospodarczej Kennethem Jasperem. Wcale nie jest powiedziane, zdaniem mojego rozmówcy, że TPIP umowa została już całkowicie odłożona do lamusza, tak jak PPP. Natomiast na pewno pewne zapisy muszą być przeglądnięte. Wiele rozmów dotyczy tutaj krystalizowania się polityki amerykańskiej, monetarnej, fiskalnej, handlowej i gospodarczej. Wicepremier spotkał się także z szefową Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz Amerykańskiego Banku Centralnego. Dziś rozpoczyna się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Po maju zapadnie decyzja o wysokości stóp procentowych w Polsce, a od ich poziomu zależy oprocentowanie lokat i kredytów w złotych. Eksperci spodziewają się, że stopy procentowe pozostaną na dotychczasowym poziomie, mówi Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieni poziomu stóp procentowych. Najprawdopodobniej pozostanie przy dotychczasowej opinii, że stopy procentowe w Polsce nie wymagają w tej chwili żadnych korekt. Obecnie podstawowa stopa Narodowego Banku Polskiego wynosi 1,5%. Decyzję Rady poznamy jutro. Wzrost w polskim przemyśle nieco spowalnia, lecz utrzymuje szybkie tempo. Wskaźnik PMI za marzec dla polskiego przemysłu spadł do 53,5 punktu. Oznacza to spadek o 0,7 w porównaniu z lutym. Piotr Kuczyński z domu inwestycyjnego Xelion mówi, że rynek spodziewał się lepszego o 1 punkt odczytu. W ocenie analityka może to świadczyć, że nie tak szybko jak oczekiwano rozpędzają się środki unijne. Rozkręciłyby inwestycje, one pociągnęłyby inwestycje, a inwestycje pociągnęłyby indeks PMI. Wartość indeksu PMI jest wyrażona w punktach. Każdy odczyt powyżej 50 punktów oznacza oczekiwaną poprawę nastrojów w branży. I czas na kursy walut o poranku obecnie za euro płaci 4,24 zł, dolar kosztuje 3,97, o grosz mniej płacimy za franka szwajcarskiego, a kurs funta brytyjskiego to 4,95 zł. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie gospodarka.polskieradio.pl. Dziś w całym kraju ciepło, ale pochmurno, na południowym zachodzie okresami deszcz, a na wschodzie Dolnego Śląska i opolszczyźnie po południu możliwe burze. We wschodniej części kraju zachmurzenie małe, umiarkowane, czasami duże. Po południu miejscami przelotne deszcz, a w Karpatach możliwe również burze. Termometry pokażą od 15 do 17 stopni, chłodniej będzie na Suwalszczyźnie około 13 i na wybrzeżu 10 do 13. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Ale jaja, ale ona niebieska, ale wielka, ale okazja. Już od tego poniedziałku w niebieskiej gazetce okazja jak malowana. Kiedyś jak mogłem wyrzucić okazję jak do tlenu i pan... Ale co?
No ale co ona? Jadłaś smakołyki, ktoś się przyniósł do każdej do zlewu. Tam stoi no ten kieliszek plastikowy. No ale co? No to przyjdę, to umyję. A ta wyrzuci to umyję. No a dlaczego on taki fajny? Może do czegoś się przyda? Trzeba było albo go mówić wcześniej, albo to on widocznie komuś bardzo przeszkadza. Ja wyrzucę. Tu się wlewa, tu przelewa, to... Przy mikrofonie Krzysztof Świątek. Co najmniej 11 osób zginęło, a 45 zostało rannych we wczorajszym wybuchu w mieście Petersburgu. Komitet Śledczy Rosji wszczął śledztwo dotyczące aktu terrorystycznego. Łącznie wystawiono incydenty ze dwiema osobami. Jedna miała mieć ładunek w wagonie metra, druga wstawiła bombę na jednej ze stacji. O tym wczorajszym zamachu terrorystycznym prowadzono w naszej debacie poranka, ale wczoraj także dwaj rosyjscy kontrolerzy zwierzę w Smoleńsku zostali podejrzani o umyślne wprowadzenie katastrofy. Takie są konkluzje decyzji prokuratury krajowej. Wczoraj była konferencja prokuratorów pod kierownictwem zastępcy prokuratora generalnego Marka Pasionka. Kontrolerzy mają być przesłuchani w Rosji jako podejrzani. W przesłuchaniu mieli uczestniczyć polscy śledczy. Zawód pomocnictwa w prowadzeniu katastrofy miał by usłyszeć także trzeci Rosjanin. O tych dwóch sprawach porozmawiamy w debacie poranka Polskiego Radia 24 i w studiu witam gości. Pani redaktor Dorota Kajna, Gazeta Polska. Dzień dobry. Pan redaktor Łukasz Perzyna z Opinii. Dzień dobry. I redaktor Jakub Jowiczor, Bursztyn Dziennik. Dzień dobry, witam. Proszę Państwa, zacznę od wczorajszego zamachu, od tego wybuchu bomby w metrze w Petersburgu. No, dzisiaj już są informacje o tym, że zginęło 11 osób. Mamy też takie opinie, na przykład pojawiają się w prasie polskiej, że to najprawdopodobniej państwo islamskie reprezentowane w Rosji przez Emirat Kaukaski stało za zamachem w Sankt Petersburgu. Taką opinię na przykład wyraził Robert Heda, był oficer agencji wywiadu. Mówi, że Rosjanie nie są w stanie skontrolować wszystkich osób z Kaukazu, które wyruszyły do Iraku i Syrii, by walczyć po stronie państwa islamskiego. Ale no, wiemy też, że to nie jest pierwszy zamach w rosyjskim metrze. Pamiętamy zamach z Moskwy z marca 2010 roku. Tam kilkadziesiąt ofiar, pamiętamy kilkadziesiąt ofiar śmiertelnych, pamiętamy też wcześniejszy zamach w metrze i także takie sytuacje, w których stawiano na operacje służb rosyjskich, na Federalnej Służby Bezpieczeństwa, na przykład jeżeli chodzi o podkładanie ładunków w blokach mieszkalnych, co miało stać się przyczyną agresji, jeżeli chodzi o Czeczenię. Więc pojawia się podstawowe pytanie, kto mógł stać za tym wczorajszym zamachem terrorystycznym w petersburskim metrze. Jakie są Państwa opinie na tym zatakaniu? Oczywiście jest kilka hipotez, natomiast takie trudno jest cokolwiek powiedzieć na pewno. Natomiast już w przeszłości, jak sam pan redaktor zauważył, były działania Władimira Putina zmierzające do tego, żeby na przykład zaatakować Czeczenię, a wcześniej były właśnie zamachy terrorystyczne. Tak naprawdę to obraz sytuacji się rozjaśni jeszcze po wydarzeniach najbliższych tygodni. Zobaczymy, co się będzie działo w Rosji, jakie działania będzie Putin podejmował i to da pewnie odpowiedź na pytanie, kto tak naprawdę stał za zamachem. Bo na razie tak nie wiemy. Wiemy, że były kolejne ładunki podłożone, że była to bomba czy ładunek wybuchowy do nowej roboty, że to nie był profesjonalnie skonstruowany ładunek. I pytanie, czy to było pozorowane i celowo tak właśnie było, że to amatorzy konstrukcji materiałów wybuchowych podłożyli te bomby, czy to rzeczywiście terroryści z państwa islamskiego. Jeszcze chciałabym dodać, że przecież działania Putina w Syrii pokazują, że jednak zawiera różnego rodzaju sojusze. To było trochę dziwne, gdyby rzeczywiście terroryści z państwa islamskiego zaatakowali Putina. Łukasz Kozina. Jednak zacznę od końcowej części tego pytania, że
Czy to jest prawdopodobne, że Putin sam każe podkładać gondy i wysadza własnych obywateli? Mnie się przypomina trochę to, co napisał, to co powiedział ksiądz Zaleski w odniesieniu do ataku na konsulat Polski w Łódzku, niedawnego zdarzenia. Na szczęście to było zdarzenie, którego w tym wypadku ofiarą było polskie przedstawicielstwo, nie okazało się tak tragiczne jak zamach w metrze, ale on się odniósł do komentarzy, że to na pewno Rosjanie zrobili na Ukrainie. No, że pytanie mnie niby skąd ci, którzy to komentują, z góry tak wiedzą. Mnie się wydaje, że jednak w momencie, kiedy trwa wojna, którą islamiści wypowiedzieli cywilizacji europejskiej, wypowiedzieli wszystkim państwom z G20 i po tej stronie jesteśmy z Rosją. Czy nam się to podoba, czy nie? Sojusznikami. To trudno zakładać tę hipotezę jako pierwszą i główną. Jeśli chodzi o pretekst do wojny czeczeńskiej, jeśli chodzi o te zdarzenia, wysadzanie bloków mieszkalnych, sytuacja w samej Rosji była wówczas inna, ale też sytuacja globalna była inna. Bo nagle okazuje się, że to co może niezbyt wyrafinowani komentatorzy mówili po zamachach z 11 września 2001 roku, że świat nigdy nie będzie już taki, jak był przedtem. Okazuje się prawdą. Świat nigdy nie będzie taki, jak był przedtem. Bo to zagrożenie dzisiaj obejmuje metro tak samo w Brukseli, jak w Moskwie. To zagrożenie dzisiaj obejmuje deptaki w Nicei. To zagrożenie obejmuje pociągi dojeżdżające do Madrytu. Wymieniam najgłośniejsze miejsca zamachów terrorystycznych z ostatnich lat. Także kafejki paryskie, także klub w Stambule. Tu nie ma różnicy, czy rządzi ekipa demokratyczna, jak we Francji, czy w Belgii, czy są tacy przywódcy, jak w Rosji, czy w Turcji, jak Erdogan. No, czy się komuś podoba, czy nie, to my wszyscy jesteśmy po tej samej stronie, a po drugiej stronie są ci, którzy te bomby podkładają. Jakubiowicz, czy to rzeczywiście jest kwestia wspólnej walki z państwem islamskim, czy jest jakiś związek między tymi wcześniejszymi zamachami w metrze w Rosji, czy nie? Jak patrzę na te zamachy, do których w Rosji dochodziło, te lata temu, przed wojną czeczeńską, czy te, do których doszło tuż przed olimpiadą w Soczi, to ciężko by mi było wskazać jeden, który rzeczywiście zrobił krzywdę polityczną Władimirowi Putinowi. To była krzywda oczywista dla ludzi, którzy ginęli, ale akurat Władimir Putin zyskiwał na tych zamachach to, co chciał. I myślę, że to stąd się biorą podejrzenia, że to Rosja mogła sama przeprowadzić te zamachy, bądź w Petersburgu, czyli też w mieście Władimira Putina. Który zresztą wczoraj przebywał i gościł prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenki. Tak, i dodajmy, jeśli chodzi o te relacje z państwem islamskim, to jest sprawa trochę skomplikowana, jeśli chodzi o Rosję przecież, bo rzeczywiście ludność z Kaukazu, ludność islamska do Rosji często przyjeżdża, to nawet na demografii Rosji się dosyć wyraźnie już w tej chwili odbija. I Rosja wykorzystuje państwo islamskie jako pretekst do obecności w Syrii, ale też pamiętajmy, że reżim syryjski po prostu jest od lat 70. sojusznikiem jeszcze wtedy Związku Sowieckiego. Rosja ma bazę w Tartusie, ma bazę w Latakii i tego po prostu broni. Tak jak po prostu związków z Syrią, także gospodarczych czy związków służb specjalnych. A jeśli chodzi o ludzi, którzy tworzą państwo islamskie, to też na tyle, na ile możemy też powiedzieć, bo jest to organizacja mimo wszystko dosyć słabo zinfiltrowana przez zachodnie służby, no to w dużej mierze są to ludzie, którzy byli w służbach specjalnych Saddama Husseina, a to z kolei był sojusznik Rosji, to też często są ludzie, których Rosjana co najmniej zna, co najmniej z jakichś szkoleń, które też się na terenie Rosji nieraz odbywały, więc ja uważam, że ta hipoteza, myślę, że księdzu Jusekowiczowi Zaleskiemu, tutaj przywołanym, którego bardzo cenię i bardzo szanuję, można by odpowiedzieć, że hipoteza, że Rosjanie sami odpowiadają za te ataki, bierze się stąd, że wielokrotnie tak bywało. I to jest po prostu pragmatyka działania reżimu Władimira Putina. Gdyby przyjąć właśnie tę hipotezę, o której pan mówi, czyli może ten zamach w jakiejś mierze mógł być teraz organizowany przez służby rosyjskie, to czy moglibyśmy wskazać jakiś powód, dla którego Władimir Putin właśnie teraz by chciał taką operację przeprowadzić?
Myślę, że to by był, powodem byłoby przebudzenie opozycji, dlatego że po raz pierwszy od bodajże 5 lat w Rosji doszło do demonstracji opozycji, które odniosły skutek, które jakoś zaskoczyły. Bo przez lata tamta opozycja była, ona ma jakby od strony tej światopoglądowej, ideologicznej taki dosyć liberalny charakter. To niespecjalnie samym Rosjanom odpowiada. To jest jakby sporym problemem tej opozycji jest to, że ona jest troszkę może wręcz wyalienowana ze społeczeństwa. To Putin lepiej odczytuje te takie te nastroje społeczne idące bardziej w tradycyjnym kierunku. I dlatego opozycja była trochę w kokonie. Ostatnio i na Białorusi, i w Rosji doszło do demonstracji, które zauważyła zachodnia opinia publiczna, które rzeczywiście odniosły skutek. No a kiedy wybucha bomba, no to wszyscy jesteśmy Rosjanami, wszyscy razem walczymy z terroryzmem. No i siłą rzeczy to nie jest dobry moment, żeby krytykować Władimira Putina. Jeszcze chciałam zauważyć jedną rzecz, że trudno mówić, że Rosja jest w Europie i zdaje tam po drodze z Putinem, dlatego że w momencie, kiedy jest zestrzelony samolot cywilny nad Ukrainą i robią to Rosjanie, w momencie, kiedy Rosjanie mordują własnych obywateli, zawierają przymierze właśnie z terrorystami, to co Gajewicz powiedział, trudno uznać, że to jest działanie europejskie. Chciałem się dostać właśnie nawiązania do tego, co Jakub Jałowicz w kontekście może jakichś przemian społecznych, które odgrywają się w Rosji. Czy to jest tak, że ten optymizm, który może z tym wiążemy, nie jest na zero? W kolej w debacie właśnie poranka w Polskim Radiu 24 Dariusz Materniak z portalu Pol.ukr mówił o tym, że potencjał zmian demokratycznych jest jednak niewielki. Wiążemy pewne nadzieje tak na taką wiosnę przemian. Ale jego zdaniem osób, które chciałyby takich prawdziwych zmian, to jest może około 10%. I to jest także wpływ polityki informacyjnej, którą prowadzi państwo rosyjskie. Władimir Putin no, cieszy się wciąż, mimo tego, że na te sondaże możemy tam patrzeć różnie, ale cieszy się wciąż dużym poparciem. Czy jest w takim razie potencjał przemian, czy nie? Niestety jest tak, że rzeczywiście Putin ma bardzo silne wpływy w samym społeczeństwie, jest bardzo ceniony w społeczeństwie rosyjskim, ale nie tylko w społeczeństwie rosyjskim, przecież trzeba również brać pod uwagę Ukrainę, trzeba brać pod uwagę Białoruś i jeszcze Litwę do tego, więc ja mówię o tych dawnych republikach, państwa, które były zostały włączone do Związku Sowieckiego. Opozycja w Rosji jest liczna, ale rzeczywiście mało zorganizowana. Poza tym też chciałam zwrócić uwagę na jeden bardzo ważny fakt, morderstwa polityczne, którym Putin podsłuchuje się wtedy, kiedy rzeczywiście uważa, że trzeba zdyscyplinować społeczeństwo. Przecież w ostatnim czasie wystarczy przejrzeć, ile było tych zabójstw politycznych w Rosji. Mówimy o tym, że opozycja rosyjska jest wyalienowana, czy opozycja rosyjska jest słaba. To jest oczywiście prosty wniosek, także wynikający ze skali niedawnych protestów. Ona była większa niż poprzednio, przynajmniej od czasu protestów na Placu Błotnym, ale jednak w skali całej Rosji nie jest to potencjał rewolucyjny, nie jest to również potencjał na demokratyczną zmianę. Niezależnie od tego, kto liczy głosy i jak te głosy są liczone. Gdyby wybory w Rosji były całkowicie uczciwe, gdyby nie było tych okręgów, których właśnie jak w Czeczenii głosuje 99% i 99% za partią władzy, to i tak prawdopodobnie ta partia władzy w demokratycznej konkurencji wygrywałaby, bo przecież po pierwsze część opozycji to są dawni komuniści, to są liberalni demokraci, którzy z perspektywy zachodniej nie są ani liberalni, ani demokratyczni. Natomiast ja pamiętam, jak w 2002 roku do Polski przyjechał Grigory Jawliński. On reprezentował partię Jabłko, partię niewątpliwie prodemokratyczną, prozachodnią. Wówczas w kolejnych wyborach desperacko walczącą o przekroczenie progu pozwalającego na obecność w Dumie. Wtedy jeszcze przekraczali, dzisiaj już nie mają swoich reprezentantów. I jak do Polski przyjechał Grigory Jawliński, ceniony w całym świecie opozycjonista, ale zarazem opozycjonista taki, który mógłby w wyborach jakiś wynik uzyskać, no bo umówmy się, jeżeli mowa o Aleksie Nawalnym, to on jest bożyszczem internetu. Ale tak naprawdę on ma zwolenników, którzy w tych wyborach nie głosują, bo uznają, że to strata czasu. I jak przyjechał Grigory Jawliński do Polski w 2002 roku, liderzy
ówczesnych partii politycznych nie uznali za stosowne znaleźć dla niego czasu. On się spotkał wyłącznie z przedstawicielami Unii Wolności. To był rok 2002. To była partia już wtedy pozaparlamentarna. Tak jak AWS nie weszli do Sejmu w 2001. To też stanowi część odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak się dzieje. Jeżeli ktoś liczy na rewolucyjną zmianę w Rosji, to też powinien wiedzieć, że dla nas jest to wariant najgorszy, bo dokąd wtedy pójdą uchodźcy? Jak będziemy mogli przygotowywać politykę na najgorsze scenariusze nadciągające ze wschodu w sytuacji, kiedy do tej pory zawsze każdy wariant zakładał pewną stabilność za naszymi wschodnimi granicami? I czy wtedy Iskandery w okręgu kaliningradzkim przestaną być tylko zagrożeniem takim propagandowym, psychologicznym, a mogą stać się przecież konkretnym? Dlatego dzisiaj, jak na deptakach w Warszawie, na Nowym Świecie, na Chmielnej, przy Placu Trzech Krzyży, pierwszy język, który się słyszy i pierwszy język obcy, pierwszy język poza polskim, to jest język rosyjski. Oczywiście ja wiem, że po rosyjsku mówią przyjeżdżający tutaj Ukraińcy, Białorusini też, po rosyjsku mówią często przedstawiciele innych krajów paradzieckich, którzy mają języki urzędowe, ale rosyjski jest tym drugim językiem. Ale można się zastanowić, to co dla tych ludzi, co dla tych turystów, którzy tu przyjeżdżają z jakiejś przyczyny, a nie na przykład na Sri Lankę, gdzie jeżdżą nowobogatcy Rosjanie. Przecież do niedawna na Nowym Świecie oni... To są wszystko ludzie w radiu mówią, którzy chcą się dorobić, którzy chcą się dowartościować, którzy, jak coś gadają, ktoś im płaci. I takie bzdury, bo podają od rana statystykę. To nawet wszystko się tu nie nagrało, co my tu w eter puszczamy, jak rozmawiam z Litką, że statystykę, że tyle ludzi jest za zamachem smoleńskim, a tyle ludzi jest przeciwko zamachowi smoleńskiemu. Po co to gadać? Przecież ta statystyka to jest ostateczność. W statystyce ja pracowałam i wiem, że to jest ostateczność. To są fakty po, ale z tego nie wyciąga się żadnych wniosków, tylko wtórne wnioski. A tutaj oni chcą manipulować, żeby ludzie przestali w coś wierzyć, w coś innego, aby zaczęli wierzyć. I nie wiadomo, o co im chodzi, bo ludzie są podzieleni, tym płacą ci, tamtej części dziennikarzy płacą tamci i diabeł nie dojdzie. Diabeł nie dojdzie. Przyjść do porządku dziennego, dlatego że zdrowomyślący Polacy wiedzą, że Putin jest terrorystą swojego kraju. Putin rządzi za pomocą chłota i, tak jak powiedziałam wcześniej, morderstw politycznych. Rychło ma rychno. Na to, żeby się na to zgadzać. Mało tego, my powinniśmy się na to zgadzać. A mówienie o wspólnej historii, czyli o Katyniu, to już jest w ogóle coś, czego... jaka wspólna historia? Jaka wspólna, gdzie wspólna historia? Był agresor, był morderca, był ludobójstwo, wykonanie Rosjan i oczywiście możemy o tym mówić, ale trzeba o tym mówić. Dwa dni później obozów w Starobielsku i Ostaszkowie. Przez następnych 6 tygodni Polacy wywożeni byli z obozów grupami do miejsc kaźni. Z Kozielska 4404 osoby przewieziono do Katynia i zamordowano strzałami w tył głowy. 3896 jeńców ze Starobielska zabito w pomieszczeniach NKWD w Charkowie, a ich ciała pogrzebano na przedmieściach miasta w Biatchatkach. 6287 osób z Ostaszkowa rozstrzelano w gmachu NKWD w Kalinie, obecnie Twer, a pochowano w miejscowości Miednoje. Łącznie zamordowano 14587 osób. Na mocy decyzji z 5 marca 1940 roku wymordowano również około 7300 Polaków przebywających w różnych więzieniach na
terenach włączonych do Związku Sowieckiego. Na Ukrainie rozstrzelano 3405 osób. Ich groby prawdopodobnie znajdują się w Bykowni pod Kijowem. Na Białorusi 3880 pochowanych prawdopodobnie w Kuropatach pod Mińskiem. Większość z nich stanowili aresztowani działacze konspiracyjnych organizacji. Oficerowie niezmobilizowani we wrześniu 1939 roku, urzędnicy państwowi i samorządowi oraz tzw. element społecznie niebezpieczny z punktu widzenia władz sowieckich. Spośród jeńców z Kozielska, Starobielska i Ostaszkowa ocalała grupa 448 osób, według innych źródeł 395. Byli to ci, których przewieziono do utworzonego przez NKWD obozu przejściowego w Bawiszcze w Zborze, a następnie przetransportowano do Gryazowca. W nocy z 12 na 13 kwietnia 1940 roku, a więc w czasie, kiedy NKWD mordowało polskich jeńców i więźniów, ich rodziny stały się ofiarami masowej deportacji w głąb Związku Sowieckiego przeprowadzonej przez władze sowieckie. Decyzję o jej zorganizowaniu Rada Komisarzy Ludowych podjęła 2 marca 1940 roku. Według danych NKWD w czasie dokonanej wówczas wywózki zesłano łącznie około 61 tysięcy osób, głównie do Kazachstanu. Informacje o odkryciu masowych grobów w Katyniu Niemcy podali 13 kwietnia 1943 roku. To dziś symboliczna rocznica zbrodni. 15 kwietnia 1943 roku w odpowiedzi sowieckie biuro informacyjne ogłosiło, że polscy jeńcy byli zatrudnieni na robotach budowlanych na zachód od Smoleńska i wpadli w ręce niemieckich gadów faszystowskich w lecie 1941 roku po wycofaniu się wojsk sowieckich z rejonu Smoleńska. Komunikat stwierdza: niemieckie zbiry faszystowskie nie cofają się w tej swojej potwornej bredni przed najbardziej łajdackim i podłym kłamstwem, za pomocą którego usiłują ukryć niesłychane zbrodnie popełnione, jak to teraz widać jasno, przez nich samych. Tego samego dnia rząd Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie polecił swojemu przedstawicielowi w Szwajcarii zwrócić się do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża z prośbą o powołanie komisji do zbadania odkrytych grobów. 17 kwietnia 1943 roku strona polska złożyła w tej sprawie oficjalną notę w Genewie, dowiadując się jednocześnie, iż wcześniej również Niemcy zwrócili się do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża o wszczęcie dochodzenia. Działania władz niemieckich zmierzające do sprowokowania konfliktu pomiędzy aliantami miały wywołać wrażenie, że postępowanie Berlina i polskiego rządu są ze sobą skoordynowane. Józef Goebbels zanotował w swoim dzienniku: sprawa Katynia przeradza się w gigantyczną polityczną aferę, która może mieć szerokie reperkusje. Wykorzystujemy ją wszelkimi możliwymi sposobami. Moskwa bardzo ostro zareagowała na propozycję dochodzenia prowadzonego przez Międzynarodowy Czerwony Krzyż. 19 kwietnia 1943 roku sowiecki dziennik Prawda opublikował artykuł zatytułowany "Polscy pomocnicy Hitlera". Przeczytać w nim można było m.in. oszczerstwo gwałtownie się szerzy. Zanim wysechł atrament na piórach niemiecko-faszystowskich pismaków, ohydne wymysły Goebbelsa i spółki na temat rzekomego masowego mordu na polskich oficerach dokonanego przez władze sowieckie w 1940 roku zostały pochwycone nie tylko przez wiernych hitlerowskich służalców, ale co dziwniejsze, przez ministerialne kręgi rządu generała Sikorskiego. Polscy przywódcy w niewybaczalny sposób poszli na leb chytrej prowokacji Goebbelsa i w rzeczywistości podtrzymali nikczemne kłamstwa i oszczercze wymysły katów narodu polskiego. Wobec tego trudno się dziwić, że Hitler też zwrócił się do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża z propozycją przeprowadzenia dochodzenia na miejscu zbrodni, przygotowanej rękoma jego mistrzów w sztuce zabijania.
Ujawnienie zbrodni przez Niemców posłużyło Sowietom za pretekst do zerwania stosunków dyplomatycznych z rządem polskim w Londynie. 21 kwietnia 1943 roku Stalin wysłał tajne, jednobrzmiące depesze do prezydenta Roosevelta i premiera Churchilla, w których zarzucał rządowi generała Sikorskiego prowadzenie w zmowie z Hitlerem wrogiej kampanii przeciwko Związkowi Sowieckiemu. Wszystkie te okoliczności, pisał Stalin, zmuszają Związek Sowiecki do stwierdzenia, że obecny rząd polski faktycznie zerwał sojusznicze stosunki z Związkiem Sowieckim i zajął pozycję wroga wobec Związku Sowieckiego. Formalne zerwanie stosunków dyplomatycznych przez Moskwę z polskim rządem na uchodźstwie nastąpiło w nocy z 25 na 26 kwietnia 1943 roku. Był to pierwszy krok sowieckiego dyktatora w kierunku stworzenia własnej marionetkowej ekipy do rządzenia Polską. W sprawie katyńskiej Polacy nie uzyskali niestety wsparcia ze strony przywódców mocarstw zachodnich, którzy w imię trwałości sojuszu ze Stalinem okazywali mu pomoc w ukrywaniu prawdy tej zbrodni. Gdy 13 kwietnia 1943 roku berlińskie radio podało informację o odnalezieniu masowych grobów polskich oficerów w Katyniu niedaleko Smoleńska, Brytyjczycy już nie przewidzieli, co stało się z polskimi oficerami. Dla brytyjskiego premiera Winstona Churchilla fakt, że Stalin kazał zlikwidować większość polskiego korpusu oficerów, nie mógł w jego ocenie zniweczyć dotychczasowych wysiłków Brytyjczyków na rzecz zbudowania wspólnego alianckiego sojuszu przeciwko Niemcom. Zaledwie kilkanaście godzin po komunikacie berlińskiego radia Churchill w rozmowie z generałem Władysławem Sikorskim nie kwestionował niemieckiego odkrycia w Katyniu, ale podkreślił tylko, że bolszewicy potrafią być straszni. Apelował do polskiego premiera jednak o zachowanie spokoju w zaistniałej sytuacji, sugerując jednocześnie, że zerwanie współpracy ze Stalinem na nic się nie zda. Churchill proponował również Sikorskiemu, aby polskich ofiar w ogóle nie przywracać do życia. W języku brytyjskiego premiera oznaczało to konieczność zrezygnowania przez Polskę z dalszego podejmowania tematu Katynia w relacjach z Sowietami. Ale Churchill nie ograniczył się tylko do wywierania presji na Sikorskiego. Wydał również polecenie uruchomienia cenzury prasowej, która miała zablokować rozpowszechniane przez brytyjską prasę i radio wiadomości, jakie podało berlińskie radio. Opinia publiczna Wielkiej Brytanii nie mogła zatem dowiedzieć się niczego o niemieckich doniesieniach w sprawie Katynia. Gdy 17 kwietnia 1943 roku sowieckie biuro informacyjne wydało oświadczenie przypisujące zbrodnie w Katyniu Niemcom, brytyjska BBC skupiła się już wyłącznie na powielaniu rosyjskiego oświadczenia. Prawdziwą wściekłość Churchilla wywołała decyzja polskiego rządu z 17 kwietnia 1943 roku, w której Polska zwracała się do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża z prośbą o przeprowadzenie dochodzenia w sprawie Katyni. Churchill wzmógł wówczas jeszcze bardziej naciski na generała Sikorskiego, domagając się, aby ten złożył oficjalne oświadczenie, w którym zaprzeczyłby niemieckim doniesieniom w sprawie Katynia i uznał to za wojenną propagandę. Gdy w dniu 25 kwietnia 1943 roku Związek Sowiecki postanowił zerwać stosunki z rządem Sikorskiego, presja Brytyjczyków na polski rząd była jeszcze większy. W efekcie brytyjskich nacisków 29 kwietnia 1943 roku Sikorski zdecydował się wycofać polski wniosek w sprawie Katynia, jaki został wcześniej złożony w Międzynarodowym Czerwonym Krzyżu. To okazało się później wielkim politycznym błędem. W następnych miesiącach brytyjski premier przywiązywał wielką wagę, aby temat Katynia nie pojawiał się w relacjach aliantów z Sowietami.
Brytyjski premier robił to nawet wówczas, gdy dysponował bezsporną wiedzą na temat tego, co wydarzyło się w Katyniu. Takiej wiedzy dostarczył mu m.in. brytyjski ambasador przy polskim rządzie w Londynie, który w czerwcu 1943 roku przekazał Winstonowi Churchillowi specjalny raport na ten temat. Tak wyglądał stosunek brytyjskich władz do prawdy o polskich oficerach, których Sowieci wymordowali w ramach zbrodni katyńskich. Wobec zablokowania przez Sowietów przeprowadzenia śledztwa w sprawie katyńskiej przez Międzynarodowy Czerwony Krzyż, Niemcy zorganizowali własne dochodzenie. 28 kwietnia 1943 roku na miejsce zbrodni na zaproszenie władz niemieckich przyjechała grupa międzynarodowych ekspertów medycyny sądowej i kryminologii. Przewodniczącym zespołu został dr Ferenc Orsos, dyrektor Instytutu Medycyny Sądowej w Budapeszcie. Eksperci jednomyślnie podpisali sprawozdanie, w którym stwierdzali, iż egzekucje na polskich jeńcach wykonano w marcu i kwietniu 1940 roku. Po zajęciu Smoleńska pod koniec września 1943 roku przez Armię Czerwoną władze sowieckie powołały specjalną komisję do przeprowadzenia dochodzenia w sprawie Katynia pod przewodnictwem profesora doktora Nikołaja Burdenki. 24 stycznia 1944 roku po ekshumacji 925 odpowiednio spreparowanych ciał polskich oficerów wspomniana komisja ogłosiła, że zbrodni na Polakach dokonali Niemcy między wrześniem a grudniem 1941 roku. W 1945 roku w trakcie procesu zbrodniarzy nazistowskich w Norymberdze Sowieci wprowadzili do aktu oskarżenia zarzut odpowiedzialności za zbrodnię katyńską. Trybunał Norymberski w wydanym w 1946 roku wyroku pominął jednak sprawę zamordowania polskich oficerów z powodu braku dowodów. Doktor Witold Wasilewski z IPN, oceniając charakter zbrodni katyńskiej, napisał: skala represji i zbiorowy profil ofiar, motywy podjęcia decyzji i sposób jej przeprowadzenia kwalifikują ją do uznania za zbrodnię ludobójstwa. Ofiary łączyła przynależność do elity polskiego społeczeństwa. Z tej przyczyny zostały skazane przez komunistów na zagładę, stając się ofiarami klasycznego ludobójstwa, w którym niekonkretne i udowodnione w przewodzie sądowym czyny decydują o śmierci, lecz przynależność do grupy narodowej, etnicznej, rasowej, religijnej, politycznej lub społecznej. W przypadku ofiar zbrodni katyńskiej o ich zagładzie zdecydowało kryterium polskości. Fakt, że jeńcy Kozielska, Starobielska i Ostaszkowa byli Polakami. Wyróżnik społeczny był dodatkowym motywem zagłady. Kontekst zbrodni katyńskiej stanowiło wymierzone we wszystkie warstwy społeczne niszczenie polskości na obszarze sowieckiej okupacji, obejmujące m.in. deportację setek tysięcy Polaków w głąb Związku Sowieckiego w celu etnicznego wyczyszczenia ziem polskich. Te piosenki takie, do dupy te piosenki, do dupy te piosenki. Do dupy te piosenki, do dupy te piosenki, do dupy te piosenki, do dupy te piosenki. Święty Piotr mnie przepuści, no to najpierw oddam pokłon Bogu, potem przywitam się z rodziną,
ze szczęściem i radością, a później natychmiast pójdę ucałować ręce Chopina. To już sobie przyrzekam. Te ręce wygrywają polskość. Tak, tak. To kiedyś była audycja taka też w Radiu Maryja i nie pamiętam już, kto prowadził. W każdym razie przepiękne słowa, zapisałam sobie dwa zdania. Jedno pamiętam, że Chopin to jest anioł zesłany na ziemię, żeby wyśpiewać polską duszę. To jeszcze dzisiaj w takim razie fragment Chopina o po godzinie drugiej wybrzmi. Oj, będę bardzo, bardzo wdzięczna i proszę bardzo częściej może ilustracje, przerywniki muzyczne, gdyby tak troszkę Chopina, troszkę Bacha, troszkę Beethovena. Oj, tak. Troszkę z tej muzyki, bo no, co będę mówić więcej? Nic nie powiem, ojciec mnie rozumie. Dzięki. Bardzo prosimy. Też jest duża grupa ludzi, którzy po prostu nie mają tej możliwości usłyszeć, bo to jest w tej chwili bardzo, bardzo rzadko, żeby można usłyszeć coś tak, a to jest taką muzykę, a to jest jednak piękno. Powiedział, jeszcze tyle powiem, pewien poeta, chyba to był Tadeusz Górzewicz, o którym też kiedyś pisałam, taki referat, że jeśli świat zginie kiedyś, to nie zginie od bomby atomowej, tylko od braku piękna. Z tym się zgadzam, bo tego piękna jest teraz tak mało, że bardzo, bardzo prosimy o piękno muzyczne. Dziękuję, przepraszam za gadulstwo i niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Bardzo dziękuję Pani Małgorzato. To noce sprzyjają rozmowom, więc to jest dobra pora, żeby ze sobą porozmawiać, żeby sobie tak na spokojnie, bez pośpiechu usiąść przy jakiejś herbacie, przy garzonym nieco świetle i tak z sobą pobyć, a jesteśmy z sobą już prawie 2 godziny, bo za 5 minut będzie druga. Także wiesz, tych piosenek to bujaj się, to nie brakuje. Dobrze wiecie Państwo. Szkoda, że wcześniej taki nie był dynamiczny. To są dzieje świata diabła, który się powoli kończy. Biblia mówi o świecie w sensie pejoratywnym, a nie w sensie pozytywnym. Pejoratywny to Jezus wyraźnie mówi, że Bogiem tego świata jest diabeł. Ja was wybrałem ze świata. Dlatego was świat nienawidzi. To dlatego oni go zabili. Jezus przeciwko całemu światu, do którego potem wyruszył głosić apostoł Paweł. To jest prawda główna, której nie są w stanie zrozumieć słudzy diabła, dlatego, bo to nie byliby słudzy diabła. To są właśnie słudzy szatana, którzy są urobieni i w tych takich najprostszych kwestiach nie mogą najprostszych kwestii, nie mogą najprostszych spraw z Pisma Świętego, ze Słowa Bożego, Biblii, zrozumieć. Dlaczego? No właśnie o to diabłu chodziło. Dlaczego? Piszemy numer do kurczaczka 531, żeby on wiedział, że ma taki numer, że wcześniej czy później 698 0 43. Także do kurczaczka można dzwonić, kurczaczkowi można wpłacić 1000 zł na Play, 1000 zł na T-Mobile. Proszę Państwa, bo z góry wiadomo, że trzeba. A potem na nogę się tu rozpędził już. A ta Litka, ona jest taki biegły sądowy, jak z koziej dupy trąbka. Mówię, że z dzieckiem się nie rozmawia na różne inne tematy. To jest, proszę Państwa, numer do tego kurczaczka.
Play 68 10 90 00 04 7777 01 00 55 40 11 61. I to też jest tutaj wołami wyznaczone ogromnymi, wielkimi. No ma cztery te numery i chodzi o ten numer, że zaginął, żeby wziął duplikat. Będziemy tu pilnować ten duplikat, że jest. No ale to ptasi móżdżek nie może tego pojąć. Ptasi móżdżek już tego numeru nie pamięta, proszę Państwa. Z tego numeru nie pamięta. Jeszcze raz powtórzę ten numer. 531 698 043. Ptasi móżdżek już tego numeru nie pamięta. No to nawet praktycznie nie ma jak pomóc, podczas gdy taka baba Lida przeszkadza, no bo jak mnie nie było, to dziecko nadaje, a ta baba zamiast go pouczać, zamiast go kształcić, powiedzieć, że tak nie wolno myśleć, to ona słucha i wykorzystuje, no bo dostała łóżko za darmo. Któryś raz z kolei, to są błędy robione permanentnie, wielokrotnie, tak jak w narodzie izraelskim, w narodzie żydowskim było. Przecież przez wielu proroków Bóg Jahwe ostrzegał. Bóg imię Boże Jahwe usunęli z Biblii, żeby nikt nie wiedział, o co chodzi. Przez wielu proroków przed dawnymi wiekami, czyli że, proszę Państwa, to Boże, no kiedy prorok Izajasz żył, kiedy prorok Jeremiasz, Ezechiel, prawda? No, w 732 roku spisana została księga Izajasza i na frontonie ONZ te słowa są z księgi Izajasza, gdy przekują miecze na lemiesze, prawda? Ale to w teorii. Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja. Religia już jest rozłożona na łopatki i prędko religię zniszczą na całym świecie. A szczególnie o tej porze naszych słuchaczy ze Stanów Zjednoczonych i Kanady, którzy słuchają nas poprzez włączone w tym czasie stacje naziemne. Przypominam Państwu, że przez całą dobę mogą Państwo słuchać Radia Maryja w internecie. W naszym programie fragment audycji aktualności dnia, wcześniej serwis informacyjny, felietony, wspólna modlitwa i bieżące informacje do godziny trzeciej. A witamy się utworem, fragmentem koncertu fortepianowego F-moll op. 21 Fryderyka Chopina gra Janusz Olejniczek. Pana ministra Aleksandra Szczegła, szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, który bardzo stanowczo zaczął się stawać wypis z tej stacji kolacyjnej dla Radia, że przeciwko tego typu działaniom. No to niestety też to pokazało, że to się było prowadzone, że w tym czasie minister arabski spotykał z Rosjanami i z przedstawicielami KGB w kwietach, w tej chwili nie Moskwa. I to jest dla mnie bardzo nieformalne. I to była ta gra, która się toczyła przed wizytą pana prezydenta, profesora Chaczyńskiego, po pana prezydenta. Później mamy sam pan tego wysyłającego. No i później to się stało, czyli to się odbyło, czy to było przez Rosjanin. Najbardziej tutaj jest takie to ludzko, bym powiedziała, tragiczne jedno rzeczy. Ja zaraz mogę się połączyć z tym. Czyli z tym, co będzie on wiedział, myślę, że bardzo dużo jest pani adwokata. Myślę, że tak jej zaufali wtedy, bo on jest sprawiał wrażenie, że rzeczywiście jest jedno. Później oni się potem bardzo oszukali. Zresztą to pani adwokata, to taki sprawiedliwy prosty, że to było do Florendo, na Rady z Putinem. Tylko sprawiło to stosowanie Rosji, nie było w stanie wyprotestować, że Rosja nie przyjęła pomocy międzynarodowych organizacji wielokrotnej katastrofy. Jest taki z dokończeniem ze strony premiera rosyjskiego, że to z tego spotkania za wszystkie konferencje. Tak, to jest to, co jest w tym zasadzie, w tym
że Amerykanie się tutaj pana zaszkalili, bo ja sobie tak w takiej sytuacji dyplomatycznej nie przypominam, co więcej. Mam wrażenie tak, że nie było zdrowia bardzo kulturowe, jeśli to się tak otwarte. Pozdrawiam słuchaczy zza oceanu i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Polska prokuratura sformułowała nowe zarzuty wobec rosyjskich kontrolerów ze Smoleńska. Przypisano im przestępstwo umyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu powietrznym. Wobec trzeciej osoby, która przebywała w momencie tragedii w wieży kontroli lotów Smoleńsk-Sewiernej, wydano postanowienie o przedawnieniu zarzutu pomocnictwa do sprowadzenia katastrofy. Chodzi o kontrolerów Pawła P., Wiktora R. oraz Nikołaja K. Szef zespołu śledczych badających katastrofę smoleńską, prokurator Marek Kuczyński, powiedział, że podstawą zarzutów jest m.in. nowa opinia z zakresu fonoskopii. Prokuratura zwróciła się w tej sprawie do strony rosyjskiej z wnioskiem o pomoc prawną. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zwrócono się do strony rosyjskiej z wnioskiem o pomoc prawną, którego treścią jest przedstawienie zarzutów podejrzanym oraz przesłuchanie ich w takim charakterze. Wnioskowaliśmy również o to, by czynności te odbyły się z udziałem polskich prokuratorów, członków zespołu śledczego numer 1. Czekamy aktualnie na reakcję strony rosyjskiej na przedstawienie terminu wykonania tych czynności. Z zarzutami polskiej prokuratury nie zgadza się Rosja. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył, że z wnioskami mówiącymi o winie kontrolerów nie sposób się zgodzić. Prokuratura przedstawiła w poniedziałek informacje na temat stanu śledztwa w sprawie katastrofy samolotu Tu-154M z 10 kwietnia 2010 roku. Od początku kwietnia ubiegłego roku okoliczności tragedii bada specjalny zespół śledczych z prokuratury krajowej. Przejęli oni dochodzenie od zlikwidowanej prokuratury wojskowej. Obowiązującą konstytucję można śmiało nazwać postkomunistyczną, powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. W poniedziałek w Senacie odbyła się konferencja pod tytułem Konstytucja Solidarności. Spotkanie odbyło się z okazji 20. rocznicy uchwalenia obecnej ustawy zasadniczej. Prezes PiS-u stwierdził, że konstytucja z 1990
1997 roku zawiera elementy, które petryfikowały istniejący układ społeczny, który był niczym innym jak postkomunizm. Bliższa analiza tej konstytucji wskazuje na to, że można ją śmiało nazwać konstytucją postkomunistyczną. Zawierała ona w sobie bowiem wiele elementów, które petryfikowały istniejący układ społeczny, a ten istniejący układ społeczny był niczym innym jak właśnie postkomunizmem, najczystszym tego słowa znaczeniu. W tej konstytucji jest mnóstwo blokad, które utrudniają albo wręcz uniemożliwiają odrzucenie pewnych elementów tego społecznego systemu, bo tak to trzeba określić. To nie jest system ustrojowy, to jest system społeczny. Obecny na konferencji marszałek Sejmu Marek Kuchciński wskazał, że obowiązująca konstytucja nie była aktem bezalternatywnym. Odniósł się w ten sposób do Konstytucji Solidarności. Dokument został przygotowany w 1994 roku przez Społeczną Komisję Konstytucyjną na zlecenie NSZZ Solidarność przy współpracy Sekretariatu Ugrupowań Centroprawicowych. Marszałek Kuchciński zaznaczył, że pod obywatelskim projektem konstytucji zebrano wówczas w krótkim czasie około 2 milionów podpisów poparcia. Już choćby z tego względu warto ten projekt konstytucji przypomnieć, przywołać głos tych, którzy go napisali i przedstawili. Warto także pochylić się nad zawartymi w nim propozycjami ustrojowymi i społecznymi, nad wizją naszej narodowej wspólnoty i polskiego państwa. Warto zastanowić się, co w tej wizji ma wartość trwałą, można by powiedzieć politycznie ponadczasową, a dotąd konstytucyjnie niezrealizowaną i godną takiej realizacji w przyszłości. Konstytucja przecież nie jest kamieniem grobowym, zamykającym dzieje i dyskusje nad ustawą zasadniczą, ale raczej jest kamieniem milowym na drodze narodu ku przyszłości. Konferencję Konstytucja Solidarności zorganizowali marszałkowie Sejmu i Senatu we współpracy z Seminarium Nauki o Państwie. Ustawa zasadnicza obowiązująca w Polsce została przyjęta 2 kwietnia 1997 roku. Konstytucję przygotował wtedy rząd lewicy. Instytut Pamięci Narodowej rozpoczął prace poszukiwawcze miejsc pochówku ofiar komunizmu na cmentarzu Brudnowskim w Warszawie. Poinformował o tym profesor Krzysztof Szwagrzyk, wiceprezes IPN-u, który kieruje pracami Biura Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu. Chodzi o szczątki więźniów straconych w 1946 roku w areszcie przy ulicy 11 listopada na Pradze, w więzieniu karno-śledczym UB i NKWD. Pod tamtejszym pomnikiem ofiar zbrodni komunistycznych oraz alejką mogą znajdować się szczątki co najmniej 20 osób. Poszukiwania dotyczą m.in. podpułkownika Edwarda Pisuli, pseudonim Tama, szefa KDW Okręgu Tarnopolskiego Armii Krajowej. Prace ekshumacyjne ruszyły na dawnej kwaterze 45M, sprecyzował profesor Krzysztof Szwagrzyk, wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej. W 2015 roku ujawniliśmy już szczątki ofiar komunizmu ludzi zamordowanych w 1946 roku w więzieniu na Pradze przy stacji 11 listopada w Warszawie. W tym roku wróciliśmy teraz po to, żeby obszar wówczas badany dokończyć. Liczymy na to, że do końca tego tygodnia kolejne szczątki ofiar komunizmu zostaną ujawnione. Mogę powiedzieć, że jesteśmy na etapie, kiedy ujawnimy już kolejne jamy grobowe. Na pewno są to jamy grobowe, które kryją szczątki ludzkie. Sądzę, że za kilka lat będziemy mogli coś więcej na ten temat powiedzieć. Bardzo się cieszę, że mamy taką możliwość, że ten rok rozpoczynamy od tego szczególnego miejsca. Prace na cmentarzu Brudnowskim potrwają do 8 kwietnia. Realizowane są w ramach śledztwa oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu IPN-u. Z kolei 18 kwietnia mają się rozpocząć kolejne poszukiwania w kwaterze EU cmentarza wojskowego na Powązkach. Dotyczą one m.in. generała Augusta Emila Fildorfa Nila, pułkownika Witolda Pileckiego, a także pułkownika Łukasza Cieplińskiego.
Kolejne finansowe kontrowersje wewnątrz tzw. Komitetu Obrony Demokracji. Jego członkowie ujawnili jednemu z portali, że część pieniędzy z publicznych kwest nie trafiła na konto KODU. Co więcej, wciąż brakuje 19 z 21 protokołów ze zbiórek. Portal ujawnił też, że zawyżano wysokość faktur, a opozycyjne partie polityczne płaciły duże sumy za tzw. wejście na scenę na wiecach i manifestacjach. Politycy zaprzeczają, mimo że informacje te pochodzą wprost od członków zarządu KODU, którzy mieli wgląd w finanse. Zarząd główny KODU zapowiedział, że zawiadomi prokuraturę w sprawie nieprawidłowości finansowych i zaginionych pieniędzy ze zbiórek publicznych. Można mówić o wojnie domowej w ruchu, który nie ma silnego przywództwa. To na pewno nie uspokaja sporu politycznego w Polsce, ocenił dr Michał Kuś, politolog. W przypadku takich ruchów politycznych finanse często wyglądają bardzo chaotycznie. No i tak w takiej mętnej wodzie niektórzy działacze lubią łowić rybę. No a potem, jeśli ruch nie przekształci się w coś bardziej trwałego, no to następuje wojna wewnętrzna. Wszyscy nawzajem wyciągają na siebie rozmaite, mówiąc potocznie, klity. Przypomnijmy, na początku roku media ujawniły, że pieniądze ze zbiórek trafiały do firmy lidera KODU Mateusza Kijowskiego i jego żony. Chodziło o faktury na ponad 91 tysięcy złotych.